Nazywam się Krzysztof Rybiński, jestem profesorem ekonomii i zapraszam na kurs Ekonomia w Matrixie, któremu towarzyszy książka pod tym samym tytułem. Ta książka i ten kurs pomogą Ci zmienić swoje życie na lepsze, żeby mniej pracować, więcej zarabiać, wykorzystując tą wiedzę ekonomiczną. Przez cały kurs i przez książkę przewijają się trzy zasady, których stosowanie zwiększa szansę na Twój sukces zawodowy. Po pierwsze, spróbuj odnaleźć swój talent i swoje mocne strony. Po drugie, zbuduj swoją firmę, bazując na tym, w czym jesteś dobry lub dobra. I po trzecie, korzystaj w życiu tylko z dobrych kredytów. W filmie czwartym odpowiemy na pytanie, dlaczego niektóre rodziny i kraje są zamożne, a inne biedne. Przypomnijmy mapkę znaną z filmu trzeciego, na której widać, że w 2012 roku niektóre kraje są bardzo bogate, to te czerwone, a niektóre bardzo biedne, to te jasno-zielone, najczęściej w Afryce subsaharyjskiej. Ale nie zawsze przecież tak było. Zamożność kraju zmienia się wraz z upływem lat i pokazuje to ten wykres, gdzie na przykład 60 lat temu Polska była krajem znacznie bogatszym od Korei Południowej. Minęło 60 lat, Polska troszkę się wzbogaciła, ale Korea Południowa znacznie bardziej jest teraz krajem ponad dwukrotnie bogatszym niż Polska, licząc PKB na mieszkańca. Czyli lepiej od nas ten czas wykorzystali, szczególnie ostatnie kilkadziesiąt lat, 20-30 lat. Natomiast dwa pozostałe kraje, socjalistyczna Korea Północna czy Zimbabwe, zmarnowały ten czas strasznie. Dzisiaj są biedniejsze niż 30-40 lat temu. Także widać, że zamożność krajów może się zmieniać. Jedni się bogacą w tym czasie, inni biednieją. To samo widać na przykładzie poszczególnych zawodów. Tutaj na wykresie mamy z jednej strony na osi OY, to jest oś pionowa, mamy czas pracy kierowcy w godzinach tygodniowo, a na osi poziomej, osi OX, mamy roczną pensję kierowcy przeliczoną na 1000 zł. I zobaczmy, jakie relacje są do siebie wynagrodzenie i czas pracy. Otóż kierowca w stolicy Kenii, Nairobi, zarabia bardzo mało, kilkakrotnie mniej nawet od kierowcy w Warszawie, ale pracuje bardzo długo, ponad 60 godzin tygodniowo. Kierowca w Warszawie zarabia około 40 tysięcy złotych rocznie, pracuje średnio 45 godzin tygodniowo. Kierowca w Londynie ma najlepiej, bo zarabia w przeliczeniu na złotówki 100 tysięcy złotych rocznie, a pracuje tylko 40 godzin. I teraz pytanie, dlaczego ci, którzy pracują najdłużej, zarabiają najgorzej? Bo problem nie polega w tym, żeby pracować jak najdłużej, tylko kogo się wozi. I w Kenii kierowca małego autobusika wozi lokalnych sklepikarzy czy bardzo biednych ludzi. W Warszawie wozi przedsiębiorców, którzy działają na skalę lokalną, czy w Warszawie, czy w Polsce. Czasami pracowników filii globalnych korporacji, a w Londynie kierowcy autobusów wożą pracowników central globalnych korporacji i świata finansów, którzy zarabiają najwięcej. Czyli zarabia najwięcej nie ten, kto najwięcej pracuje, tylko ten, kto wozi najbogatszych ludzi. Zobaczmy na inny przykład, pokazujący, na czym się zarabia i dlaczego się zarabia, czyli jak można być bogatym. To jest przykład, jak dzieli się cena iPhone'a, nie tego najnowszego, tylko parę modeli wcześniej. To jest przykład z roku 2011. Proszę zobaczyć, zyski firmy Apple to prawie 60% ceny iPhone'a. Mimo że iPhone nie jest produkowany w Stanach Zjednoczonych przez firmę Apple, tylko jest produkowany przez inne firmy, którym Apple to zleca, firmom w Chinach. Ale niestety dla nich udział w zyskach, czy w cenie ze sprzedaży iPhone'a tych firm chińskich jest malutki. Czyli nie ten zarabia, kto potrafi dużo i tanio produkować, ale ten zarabia, który wymyśla nowe urządzenia, zajmuje się wzornictwem, ma patenty i prawa własności do tych urządzeń,
potrafi rozpoznać potrzeby konsumenta i dostarczyć im właściwy poziom usług, no i kontroluje marketing i dystrybucję oraz jest właścicielem loga firmy, no bo wiadomo, że jabłuszko to symbol sekty, która jest w stanie, każdy członek sekty jest w stanie zapłacić parę tysięcy złotych za nowego iPhone'a, jeszcze stać parę godzin w kolejce, żeby go dostać, z czego ponad połowa trafia do kieszeni firmy Apple. Wniosek: zarabiają ci, co pracują głową, a nie ci, co pracują rękoma. Jakie są ogólne czynniki bogacenia się krajów i rodzin? Wymieńmy sześć najważniejszych. Po pierwsze, i to jest podstawa, to stabilne państwo oparte na własności prywatnej. Wszędzie tam, gdzie była lub jest komuna, jest lub była straszna bieda. Po drugie, otwarcie na wymianę i konkurencję międzynarodową. Jeżeli są sektory zamknięte wielkimi cłami czy ochroną regulacyjną przed konkurencją, rozwijają się wolniej, często wtedy jest stagnacja. Duża konkurencja, silna konkurencja wymusza postęp, wymusza inwestycje w badania i rozwój, wymusza bieg do przodu. Podobnie jest z rodzinami. Jeżeli ktoś musi non-stop konkurować z innymi osobami, no to wówczas stara się być coraz lepszy, uczy się coraz więcej, zdobywa nowe umiejętności. A jeżeli ktoś działa w jakimś ochronionym sektorze, a takich w Polsce jest ciągle dużo, a było jeszcze więcej, no to wówczas nie ma takiej silnej motywacji, żeby oferować coraz wyższe usługi. Po trzecie, kapitał ludzki to wiedza, innowacyjność i talent. Kapitał relacji, potocznie nazywamy to znajomościami. Jeżeli się ma relacje z wielkimi firmami, to się robi wielki biznes. Jak się zna zwykłych ludzi i niedużo, to wtedy wielkiego biznesu się nie zrobi. Kapitał finansowy jest ważny oczywiście, czyli bez pieniędzy trudno jest rozwijać firmę, trudno jest inwestować w danym kraju. No i wizja i strategia rozwoju. Są kraje takie jak kraje azjatyckie, te Tygrysy, Korea Południowa, wspominana już wcześniej, Singapur. Potężne, bardzo silne wizje i strategie rozwoju. No z tym super wynikiem Korei Południowej kontrastuje słaby wynik Polski, gdzie, jak jeden z wiceministrów parę lat temu policzył, Polska miała prawie 500 strategii przyjętych przez różne rządy, z czego 250 było aktywnych i one były ze sobą nawzajem sprzeczne. Taki chaos strategiczny w porównaniu z silną wizją i strategią Korei Południowej czy Singapuru. Chciałem na chwilę pochylić się nad jednym czynnikiem, nad kapitałem ludzkim i szczególnie nad jednym aspektem tego kapitału ludzkiego, czyli nad talentem. I opowiem taką historię. Mała dziewczynka, która miała chyba 8 albo 9 lat, sprawiała bardzo poważne problemy podczas lekcji, skakała po ławkach, była niegrzeczna. W końcu nauczyciele mieli tego dość, wezwali mamę do szkoły i powiedzieli, że dziewczynka jest chyba nienormalna, trzeba ją zabrać z tej szkoły do szkoły specjalnej, gdzie będzie uczęszczała na lekcje z dziećmi specjalnej troski i być może musi być poddana leczeniu. No i mama odwiedziła paru psychiatrów, którzy potwierdzili diagnozę, że dziewczynka jest nienormalna. I już prawie mama zabrała swoją córkę do specjalnej szkoły dla nienormalnych dzieci, gdy postanowiła odwiedzić jeszcze jedną panią profesor, bardzo znaną. I ta pani profesor popatrzyła na dziewczynkę, potem powiedziała: zróbmy eksperyment. To było wiele lat temu. Nastawiła gramofon, to jest dla tych, co nie wiedzą, taka okrągła płyta, gdzie się igłę kładło i grała muzyka. I powiedziała: wyjdźmy z pokoju. Wyszli, stanęli za weneckim lustrem. Jak tylko muzyka popłynęła, dziewczynka wstała i zaczęła przepięknie tańczyć. I wtedy pani profesor, psychiatra, powiedziała: pani córka nie jest chora czy nienormalna. Pani córka jest urodzoną baletnicą. Proszę ją zabrać z tej szkoły i zapisać do szkoły baletowej. I tak się stało. I Gillian Lynn ukończyła szkołę baletową ze wspaniałymi wynikami. Miała wspaniałą karierę na scenach baletowych całego świata. Jak skończyła karierę baleriny, została wspaniałym choreografem. Spotkała słynnego kompozytora Andrew Lloyda Webbera i do jego muzyki ułożyła choreografię wielu przedstawień, takich jak Koty na przykład, dzięki czemu miliony ludzi na całym świecie mogło się cieszyć przepięknymi scenografiami tych pięknych przedstawień. Dzisiaj, w wieku 88 lat, Gillian Lynn uczy młodych adeptów
sztuki baletowej na bazie swoich wspaniałych doświadczeń, ciągle jest aktywna zawodowo. To jest artykuł na tym ekranie z przed 3-4 miesięcy, który pisze o Jillian Lynn. I teraz proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Jillian Lynn nie spotkała na swojej drodze życiowej tej pani profesor, która odkryła w niej talent baleriny. Pewno poszłaby do szkoły dla nienormalnych dzieci, opóźnionych w rozwoju, skończyłaby tą szkołę leczona psychotropami i albo była niezdolna do pracy przez resztę życia, albo pracowałaby przy jakimś prostym wykonywaniu prostych czynności, zarabiając marne pieniądze i cierpiąc. Dlatego tak ważne jest odkrycie w sobie talentu, żeby nie zmarnować życia, tylko żeby ten talent odkryć i mieć wspaniałe, bogate, ciekawe życie, a przy okazji zarabiać duże pieniądze, bo Jillian Lynn jest oczywiście też multimilionerką. Odkrycie w sobie talentu jest najważniejszym celem większości z nas, bo każdy ma talent. Pamiętajmy o tym. Zapamiętajmy z filmu czwartego następujące trzy wnioski. Po pierwsze, aby rodzina, firma i kraj dobrze się rozwijały, potrzebna jest wiedza i wykształcenie, ale także kapitał relacji, potocznie zwany znajomościami. Najlepszą miarą tego kapitału jest lista numerów telefonów we własnym smartfonie. Jeżeli są na niej prezesi firm lub wpływowi ludzie, to znaczy, że kapitał relacji właściciela telefonu jest wysoki. Po drugie, nie ma jednej recepty na skuteczny rozwój kraju. Są dwie szkoły ekonomii, piszemy o tym w rozdziale czwartym w książce Ekonomia w Matrixie, wzajemnie się zwalczające, które mają na ten temat przeciwstawne poglądy. Ci ekonomiści się bardzo nienawidzą między sobą. Obecnie wielkie wpływy ma szkoła popytowa, interwencjonistyczna czy neokeynesowska, która uważa, że rząd powinien być bardzo aktywny w gospodarce, bo wtedy jest lepiej. Z czym ja się oczywiście nie zgadzam, ale ta szkoła dzisiaj wygrywa i jej ludzie pełnią prawie wszystkie ważne stanowiska w bankach centralnych i rządach. I po trzecie, kluczem do bogactwa narodu jest zdolność do tworzenia dużej liczby firm zdobywających rynki zagraniczne. Państwo powinno wspierać takie działania polskich firm. Pamiętajmy, że jeżeli takich firm będzie dużo, to również kierowca autobusu w Warszawie, wożący pracowników takich wspaniałych firm, będzie zarabiał bardzo dużo, tyle co kierowca w Londynie. I zadania na koniec filmu czwartego. Mam trzy zadania dla Was. Po pierwsze, jeżeli pracujesz na etacie, poszukaj w internecie, jakie jest wynagrodzenie na takim stanowisku w Wielkiej Brytanii i w Kenii lub innym biedniejszym i bogatszym kraju od Polski. Możesz wykorzystać do tego portale wymienione na ekranie. Czy są różnice? Zobacz. I odpowiedz na pytanie, z czego te różnice wynikają. Zadanie drugie. Jeżeli miałeś do czynienia z urzędem, na przykład musiałeś pójść coś wyjaśnić albo załatwić, policz, ile cię to kosztowało. Przelicz czas zużyty na załatwienie sprawy według twojej stawki godzinowej, czyli podziel swoją pensję miesięczną na liczbę godzin przepracowanych w miesiącu, to będzie twoja stawka godzinowa. Jaki jest wynik? Podziel się tymi wyliczeniami na blogu www.rybiński.eu. I trzecie zadanie. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, jaki masz talent, mocne strony i czy wykorzystujesz je w swojej obecnej pracy. Jeżeli tak się może zdarzyć, jeżeli nie znasz swoich mocnych stron lub nie jesteś tego pewien, to spróbuj to sprawdzić, na przykład rozwiązując test mocnych stron Gallupa. Tutaj jest podany adres, pod którym ten test można znaleźć. Jest dostępny również po polsku. Czy wynik tego testu cię zaskoczył? Napisz o tym na blogu. Jeżeli nie wykorzystujesz swoich mocnych stron, to zastanów się, co musiałoby się zmienić w twoim życiu, żebyś zaczął je wykorzystywać. I napisz o tym na blogu. Czekamy na wasze uwagi i komentarze na blogu www.rybiński.eu pod filmem czwartym, a już niedługo zobaczymy się przy okazji filmu piątego. Na dzisiaj już wszystkim bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce.